Siemanko, jestem Lucek, to jest Need for Speed Most Wanted 2012. I wielokrotnie narzekałem na sposób prowadzenia samochodów w tej grze i jest ten sposób prowadzenia samochodów słaby. To znaczy, mamy takie wrażenie, że samochody działają, reagują na nasze akcje z opóźnieniem dosyć dużym. Co ciekawe, zobaczcie, mamy tutaj 60 FPS-ów, a w późniejszym NFS-ie, który wyjdzie później, czyli Need for Speed Rivals, mamy tylko 30, a tutaj 60, tylko full akcja i jest, wiecie, tak zajebiście. W dodatku ta gra została stworzona przez studio Crateyron i jest bardzo przyjemna do grania, poza tym sposobem prowadzenia samochodu, który jest bolący dla mnie, naprawdę. Okej, fajna jest rozgrywka, wiecie, mamy dużo fajnych furek, no ale znowu jak ja najbardziej lubiłem w NFS-ie to, że możemy jakiś tam ruch uliczny tak dynamicznie sobie wyminąć, nie? Akurat wziąłem taki samochód, który bardzo, bardzo, bardzo ciężko skręca, ale zaraz sobie zmienimy na jakiś inny i też jest tak z opóźnieniem, nie wiem jakby to powiedzieć, no ale pewnie graliście w tego NFS-a i osoby, które się przyzwyczaiły do Most Wanted i do sposobu prowadzenia tych samochodów tutaj nie narzekały, oczywiście później już w miarę fajnie im się grało. No ale każdy na początku przeżywa taką frustrację, jak te samochody się prowadzą, jak się do tego przyzwyczaić. Więc to jest największy i jak dla mnie chyba nawet jedyny minus w tej grze, czyli sposób prowadzenia samochodów. Możemy znaleźć sobie samochód, który będzie lepiej się prowadził, możemy go sobie dostosować, można sobie tutaj zmienić na przykład podwozie, bodajże tutaj to chyba było, nie, to nie to. Było. Tak, mamy tu lekkie, wzmocnione. Lekkie chyba sprawia, że samochodem lepiej się prowadzi. No, tak jest taki bardziej przyczepny. Możemy sobie zmienić opony na wyścigowe. I wtedy samochód jeszcze bardziej będzie przyczepny i będzie taki bardziej skrętny. Tak? Teraz widzicie, że jest dużo bardziej zwrotny, nawet chyba widać to na nagraniu. Tak? I w odczuciu też jest lepszy, ale no i tak powolny w stosunku do innych NFS-ów, tak, które tam grałem, do których jestem przyzwyczajony. Zawsze mnie najbardziej jarało to, że możemy te samochody ruchu ulicznego, czy tam jakąś przeszkodę bardzo szybko i sprawnie wyminąć, no nie? Ale z drugiej strony mamy też tutaj driftujący sposób prowadzenia aut, co jest fajne i wow, teraz nawet jest taki nadsterowny, bym powiedział, ten samochodzik. To jest Lancia Delta Integrale. No i właśnie, jest tutaj sporo samochodów i co jest zajebiste, jak one brzmią, a brzmią fantastycznie. Powiem wam jedno, w żadnym wcześniej ani później NFS-ie nie słyszałem tak fajnie brzmiących samochodów jak w Most Wanted 2012. Brzmią one po prostu fantastycznie. I gra może grafiką nie zachwyca dzisiaj, ale ta grafika jest wystarczająca do tego, aby się fajnie bawić. Ja nie mam tutaj żadnego problemu z tym, nie wiem jak wy. Jest odpowiednia, bym powiedział. Zaraz sobie zmienimy samochód i posłuchamy sobie... Ja cię nie mogę. I posłuchamy sobie innych samochodów, jak tutaj brzmią. No ten sposób prowadzenia jest troszeczkę taki... Trzeba by może znaleźć też samochód, który po prostu będzie nam najbardziej pasował w prowadzeniu i nim sobie jeździć. Czekajcie, czy ja mogę zmienić samochód, jak goni mnie policja? Oje się. Chyba można było, raz sprawdzimy. Zmieniam? Nie mogę zmienić. O nie. Dobra, niech mnie aresztują, co mi mogą zrobić? Przecież tutaj nie ma żadnych pieniędzy, a samochody bierze się z ulicy. Jedziemy. Tu mamy jakieś Porsche. Jedź! Cholerne gliny. Czasami są denerwujące, nie? Chcesz sobie jechać normalnie, a tutaj się nie da. No i co? Nie ma policji. Daj się złapać i miej spokój. No i tutaj mamy Porsche. No i posłuchajcie, każdy z tych samochodów, który tutaj jest, brzmi inaczej na swój sposób i jest ten dźwięk bardzo zbliżony do tego, co możemy usłyszeć w rzeczywistości. Jak sobie tam posłuchamy jakichś dźwięków z YouTube'a czy coś, no to rzeczywiście te samochody brzmią bardzo podobnie tutaj w grze i to jest fajne. Można się nimi pobawić, ale jednocześnie pieszczą te dźwięki twoje uszy, bo w większości NPS-ów to nie ma się co oszukiwać, te dźwięki są paskudne. Z tego co gra nawet w Paybacka nowego, te dźwięki w Paybacku
przynajmniej nie zapadły mi w uszy, tak? No, może będą tam niektóre samochody brzmiały fajnie, ale no jakoś tak nie rzuciło mi się to w uszy, żeby jakoś tam wielką różnicę było, tak? A tutaj zobaczcie, wbiłem sobie teraz do jakiejś innej Porsche'ki, też inaczej brzmi. Zaraz sobie weźmiemy jakiegoś muscle car'a albo jakiegoś Bugatti'ego, czekajcie, bo tutaj chyba można było zmienić sobie autko szybciej. Na przykład możemy sobie wziąć Chevrolet ZR1 i gdziekolwiek sobie tam się pojawimy. Gra działa bez zarzutu, bez problemu, ją sobie przed chwilą pobrałem, nie wiem, tam kilka gigabajtów, niecałe 10 chyba było do pobrania, nawet gdzieś tam 8, 6, coś takiego, nawet nie spojrzałem. I możemy się fajnie bawić. Przede wszystkim gra działa bez problemu, tak? Uruchomiłem ją, nie wiem czy opcje online działają, nie próbowałem tego, może... Ktoś tam jeszcze gra w tego NFS-a, no bądź co bądź, minęło 5 lat od premiery. 5 lat, to nie wydaje się, nie? Ja mam wrażenie, że on niedawno miał swoją premierę i jest taki jeszcze świeży. Tu się okazuje, że to już tyle czasu minęło. No i posłuchajcie, jak ta korwetka brzmi, no. W ogóle, wiecie co, ja tu chyba jestem zbędny, bo posłuchajcie tych samochodów. Także dźwięki w tej grze naprawdę zasługują na... Nawet mamy tutaj Tesla Roadster, która nie brzmi, nie ma nitra na szczęście, ale bardzo dobrze przyspiesza i ma niską prędkość maksymalną. Ale jest! I można się nią pobawić, jakby ktoś chciał. I to jest spoko. Moi drodzy, za każdym razem, kiedy weźmiemy sobie jakiś tam naprawdę szybki samochód, to musimy się liczyć z tym, że skończymy w ścianie, bo te samochody... W ścianie albo w jakimś innym samochodzie, bo jak się rozpędzimy już tam powyżej 300 km na godzinę, ciężko jest skręcać samochodem i nawet hamowanie hamulcem nożnym sprawia, że samochód delikatnie wchodzi w drift i rozwali się albo o bandę, albo o inny samochód ruchu ulicznego, więc tak to wygląda. No i pojedźmy sobie Audi R8, z tego co pamiętam w miarę dało się jeszcze opanować, ale już jak jeździłem Bugattim przed chwilą, było strasznie, no za każdym razem to była kraksa i teraz też widzieliście, próbowałem wejść w drift, próbowałem ominąć ten samochód i przywaliłem w coś innego i to jest na porządku dziennym tutaj w tym NFS-ie, dlatego mnie to zawsze irytowało, gdzieś tam się ścigałeś na multiku, to jest taka zawsze niewiadoma jak się rozpędzisz do dużej prędkości. Co się właściwie stanie za moment? Czasami ktoś się tam z tyłu lekko dotknął i już twój samochód tracił wtedy totalnie wtedy panowanie nad nim. No niby spoko, bo masz jakieś tam konsekwencje, jeśli się zderzysz z jakimś samochodem. No nie, ale z drugiej strony, kurczę, tych wypadków jest tutaj tak dużo, że częściej to irytuje niż daje więcej adrenaliny, jeśli wyminiemy blisko jakiś samochód. Na przykład tutaj już jest bardzo ciasno i przeważnie no, nie jedzie się tutaj 300 na godzinę w takim ruchu ulicznym, bo na 90% skończy się to kraksą, chyba że masz naprawdę super, super farta i nie przywalisz w nic. Teraz na przykład otarłem o ścianę i samochód nagle przyciągnął się do lewej strony po to, żeby przywalić w tą bandę. Znaczy, takie miałem wrażenie. Próbowałem odbić w drugą stronę, odbiłem, delikatnie skręciłem w lewo i samochód nagle też mocniej skręcił w lewo, przez co przywalił. I tak się kończą takie mocniejsze przyspieszenia, albo delikatnie właśnie jak teraz przywalimy nawet w jakiś inny samochód ruchu ulicznego i kraksa. Więc to jest takie najbardziej irytujące w tej grze i... No dobrze, że w tym nowym NFS-ie już tego nie ma, że w następnych NFS-ach już to nie było tak odczuwalne jak w tym NFS-ie. Mogli dodać jakiegoś patcha, który sprawił, że
nie będzie się tak łatwo można rozwalać. No ale z drugiej strony Criterion przyjął sobie taką rozgrywkę, a nie inną i tak zrobił. I powiem wam, że na swój sposób ta gra dostarcza fanu. Jedziemy oczywiście, jak to na NFS-y przystało, jak szaleńcy, najszybciej. Czy dokładnie między tam trafikami sobie pojeździmy? No nie, no tutaj głównie chodzi o łód szczęścia. Jeśli, kurczę, jesteś szczęśliwy i wbijesz do gry dużo szczęścia masz, to wygrasz tutaj każdy wyścig. Teraz zauważyłem, że pomimo tego, że mam kupione DLC, to też DLC nie mogę używać. Na przykład nie mogę wam pokazać teraz Hennessey'a Venoma, mimo że DLC kiedyś sobie kupiłem i nawet subskrybuję EA Access za 20 zł miesięcznie. Mogę sobie wziąć Marussię B2, też tutaj jest. Bardzo fajny samochód, jeśli chodzi o wygląd. Podoba mi się, wygląda inaczej. To jest taki sportowy czołg rosyjski. No jest taki zabudowany, fajnie wygląda. I też słyszycie, że Marussia brzmi inaczej. Nie? I każdy samochód ma tutaj swoją duszę, tak? O, tutaj mamy jakiegoś AMG, zobaczmy, tutaj jest jeszcze chyba taki, co fajnie brzmi, AMG, Mercedes, nie wiem, czy jestem ulubiony. SL65, a jeszcze mój ulubiony to jest C63. I też brzmi fajnie, nie? Może nie tak jak AMG. AMG to są, Mercedesy AMG to są chyba najgłośniejsze sportowe samochody, jakie słyszałem na własne uszy. Naprawdę okropnie głośne to jest. I tak jak wbijamy do miasta, to za każdym razem jest kraksa. Trzeba zwolnić tam do 200 km na godzinę, żeby w miarę móc opanować ten samochód i w miarę skręcać. A i tak nie zawsze się to udaje, bo właśnie wytracanie prędkości w tej grze polega na tym, że albo musisz wejść w drift, albo musisz bardzo, nie wiem, w ten sposób hamować w linii prostej, bo jak będziesz hamował i delikatnie nawet skręcisz, to samochód zacznie driftować. No bo tutaj mamy taki driftujący styl prowadzenia autek, nie? Ale ciężko jest się utrzymać. Ciężko poprowadzić samochód tam, gdzie ty chcesz, żeby on jechał. I to miałem na myśli za każdym razem narzekając na sposób prowadzenia auta w tej grze. Chyba rozwiałem wasze wątpliwości. To nie jest tak, że mówię, że ta gra jest o taka, bo jest niefajna do zabawy. Jest fajna do zabawy, tylko mówię, że irytujące są te wypadki i pewnie każdy, kto grał w tego NFS-a dłużej, przyzna mi rację. Wiem, że jest sporo fanów tej gry, bo ona jest fajna, no. Fajna jest na swój sposób. Fajnie się w to gra. Tylko właśnie ten sposób prowadzenia. No. I działa! Przede wszystkim działa! Bez problemu. Wszystko się odpala poza tymi DLC, które nie chcą mi się załadować, ale może po ponownym uruchomieniu się to odpali. 60 FPS-ów, żadnej przycinki na mieście, grafika wygląda ok, jest akceptowalna. Tekstury mogłyby być troszeczkę ostrzejsze w niektórych miejscach, ale w większości przypadków jest fajnie, nie? Jest taka nieco cukierkowa grafika, która moim zdaniem jest ok, wystarczająca do NFS-u, do fajnej zabawy. Szerokie drogi, częste kraksy i fajnie brzmiące samochody. Tak można w skrócie podsumować Need for Speed Most Wanted 2012. Piszcie, co myślicie o tej grze, czy się zgadzacie z tym sposobem prowadzenia. Jeśli się nie zgadzacie, to odpalcie sobie tą grę teraz, jak podejrzewam, że nie graliście dłuższy czas i zobaczymy, czy podzielacie moje zdanie. No jest ciężko, ciężko. Kraksy tutaj, to na porządku dziennym, trzeba się chyba do tego przyzwyczaić. O, tutaj mamy jeszcze R35, posłuchamy, jak brzmi R35. Nie wiem, czy ja ulepszałem kiedyś ten samochód, czy też nie. Wow! No to musicie przyznać, że brzmi bardzo podobnie jak w rzeczywistości, co? GTR. Bardzo fajnie brzmi. Nie ulepszony. Co ciekawe. Cyk, tutaj mamy Forda GT, możemy sobie go też wziąć. Tutaj mamy sobie jakiś inny samochód, ale jest tam wyżej. Przywaliłem, bo nie chciał skręcić. Tutaj jest Dodge Challenger. Bierzemy dziada. Też pewnie będzie brzmiał inaczej. Jak muscle car, tylko kurde, krowa wielka, nie? Zadriftował, ale tak
Ciężko, ciężko. Tutaj samochody można jeszcze sobie dostosować na różne sposoby, żeby tak często się nie rozwalały. Można sobie dać wzmocnioną ramę. Są różne takie modyfikacje, jak weźmy sobie dostosuj, można wziąć opony driftowe, jakieś tam wyścigowe, terenowe. Można wziąć podwozie z ramą, wtedy jest mocniejsze i wzmocnione nadwozie. Wtedy samochód jak przywalimy w coś, tak szybko się nie rozwali, zwłaszcza jeśli chodzi o ruch uliczny. Ale jak się tam rozpędzimy powyżej 300 km na godzinę, to i tak jest lipa i tak się rozwalimy. No. Ale tak, moim zdaniem tak powinien wyglądać się nowy NFS, jeśli chodzi o wygląd gry nawet, bo wygląda ta gra spoko. Płynność rozgrywki, to na pewno. Nie wiem, no dużo rzeczy mi tutaj pasuje, jeśli chodzi o ten świat, o tą mapkę, wygląda fajnie. I czuję się tu fajnie, tak wbiję sobie z uśmiechem na twarzy do tej gry, naprawdę. No i działa! Po tylu latach, zobaczcie, 5 lat, pobrałem sobie grę z Origina, działa. Pobrałem sobie Need for Speed Delana, nie działa. Pobrałem sobie Need for Speed Rivals, działa i nie działa, bo nie można było na przykład zmienić sobie na policjanta. Pobrałem sobie, coś tam jeszcze było takiego, Run, Rivals, Undercover, a nie, Undercovera nie próbowałem jeszcze, kurde, muszę kiedyś go spróbować. Nie wiem, czy muszę go kupić chyba na Steamie, bo jeszcze nie mam go kupionego. I tak, to ten NFS na razie przoduje spośród tych poprzednich NFS-ów, mimo tego dziwnego sposobu prowadzenia i tak jest największy fan z jazdy. Zawsze jest coś tutaj do roboty, zawsze jest jakiś wynik do pokonania, zawsze możemy wbić i się dobrze bawić, krótko mówiąc. Takie jest moje zdanie. Trzymajcie się. Na razie. Hej.